na pewno mistrzyniami kuchni. Otóż w Piśmie Świętym mamy takie wątki kulinarne, a między innymi Święty Paweł pisze, oczywiście w cudzysłowie kulinarnym, tu chodzi o przekaz treści duchowych. Święty Paweł pisze tak: mowa wasza zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą. Mowa wasza zawsze miła, niech będzie zaprawiona solą. Więc myślmy sobie, co to może znaczyć. Druga myśl. Bardzo wdzięczne wobec Pana Boga stwierdzenie: jak Pan Bóg jest dobry. Proszę zobaczyć, jaki ten plac jest rozległy. Rozległy. Proszę zmienić mojego słowa. I proszę zobaczyć, jak doba jest rozległa. Ma 24 godziny. I proszę zobaczyć, ile mamy na co dzień możliwości realizacji dobra. Czy nam ktoś broni czynić dobro? Czy nam ktoś dał tutaj pod krzyżem embargo na realizację dobra? Jeżeli chcesz gadać do twego bliźniego dobrze, to będziesz gadał dobrze. Jeżeli chcesz coś czynić dobrego, to będziesz czynił to dobro. Jeżeli chcesz się organizować w dobrych celach, to się zorganizujesz w dobrych celach. Jeżeli chcesz z Bogiem gadać dobrze, to będziesz z Bogiem gadał dobrze każdego wieczoru. Proszę Państwa, to jest nauka świętych. Mózg nasz niech będzie wolny od głupiego dręczenia się. Jesteś człowiekiem wolnym i możesz realizować dobro. Także tutaj pod krzyżem. Czy coś rozumiemy z tego? Bóg zapłać. Rozległość placu, rozległość doby, 24 godziny do zagospodarowania i rozległość przelicznych okazji i możliwości do realizacji dobra. Czy wchodzimy w to? Tak. Tak. I to jest prawdziwa wolność, jeżeli decydujesz się i realizujesz dobro. I tylko dobro. Życia ci nie starczy, a serce będzie bardzo szczęśliwe i nie będziesz dręczyła siebie i twoich bliźnich. Czynię dobro, decyduję się na dobro, zarażam innych dobrem, mobilizuję innych ku dobru. Tylko taka droga jest sensowna. I tylko takiego owocu Uniwersytetu Świętości pod Krzyżem oczekuje od nas Chrystus. Ostatnia myśl na temat mass mediów. Proszę Państwa, dzisiaj jest bardzo ważna audycja w Radiu Maria do północy, a może i po, a będzie do odsłuchania na archiwalnej stronie Radia Maria. Pan Macierewicz dzisiaj mówi o raporcie Maku. Nic więcej nie powiem. Włączmy radio, słuchajmy, przekazujmy innym dobrą wiadomość o dzisiejszej audycji, która będzie dostępna na stronie internetowej Radia Maria do odsłuchania w czasie dowolnym. Czy Pani ma coś do odczytania nam? Pragnę, ale jeżeli Państwo zechcą posłuchać, to bardzo czy to jest. Więc ja jestem księdzem wymagającym
i nie znoszę anonimowości. Jeżeli Pani zechce się przedstawić, przynajmniej z imienia, będziemy bardzo wdzięczni i będziemy podziwiać Pani odwagę. Moje nazwisko brzmi Wacława Dudkowska. Poza tym jestem seniorką druhną ZHP. To wszyscy wiedzą, Związek Harcerstwa Polskiego. Brawo. Brawo. Cieszę się, że Opatrzność Boża dała mi taką łaskę, że od czasu do czasu mogę swoje myśli przelać na papier. Dzisiaj jest dzień 17 stycznia. Wszystkim nam wiadomo. Dzień wyzwolenia Warszawy. Tak to nazywaliśmy. 17 stycznia 1945. Ja tym, co przeczytam Państwu, składam hołd niezwyciężonej Warszawie, wszystkim, którzy walczyli za nią, którzy oddali życie za nią. Proszę bardzo. Warszawo moja, stara i codziennie nowa, że będziesz żyła, wierzono w te słowa. Historia cię od wieków nie szczędziła, a tyś wciąż trwała, walczyła. W twojej obronie poległ legion cały młodego życia, które dla ciebie matki Polki dały. Są takie dni, gdy lud Warszawy składa im hołd i niesie kwiaty w darze, gdzie oni śpią skrwawieni na cmentarzy. Krew to życie, oni ją dali, byśmy mogli my ocaleć. Dzięki nim przetrwaliśmy. Nowe miliony zrodziliśmy. Podnieśliśmy ciebie, Warszawo, z popiołów. Leczyliśmy długo rany. I jesteś, żyjesz, piękniejesz. Jesteś nam stolicą, z którą narody świata chcąc czy nie chcąc się liczą. Cieszymy się więc w każdy dzień twoją sławą, myślą i sercem zjednoczeni z tobą. Najpiękniejsza ze stolic stolico, Warszawo. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Brawo. Weźmy do rąk nasze krzyże, zaśpiewajmy na zakończenie.